Witajcie widzowie, ci z Was, którzy są z motopasjami najdłużej, pamiętają, że przed nieco ponad 3 laty Seat Ateca był już gościem mojego kanału. Tamten materiał powstał jednak w zupełnie innych okolicznościach, w paskudnej deszczowej pogodzie i no z grubsza był improwizowany. Tym razem solidnie się przygotowałem i zapraszam Was na test Seata Ateki w wersji Experience. Ale zanim jeszcze przejdziemy do omówienia wyglądów, wielka prośba do Was. Jeżeli podobają się Wam moje testy, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę, zasubskrybować Motopassi, kliknąć dzwoneczka notyfikacji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Napiszcie też komentarz pod filmem, żeby poprawić zasięgi tego materiału. I jeśli znacie kogoś, kto może być zainteresowany Seatem Ateką, udostępnijcie ten film na swoich socjalach. Przechodzimy do dalszej części testu. Jak to u Seata bywa, Ateca to odniesienie geograficzne. Ateca to miasteczko i gmina w północnej Hiszpanii. W przypadku samochodu zaś to kompaktowy SUV, który jest bliźniakiem m.in. Volkswagena Tiguana drugiej generacji, Skody Karoq czy Audi Q3, albo wręcz Porsche Macana. No, przynajmniej częściowo. Ateca jest z nami od 2016 roku. W 2020 przeszła facelifting, który najmocniej zmienił przednią część nadwozia. To właśnie tu znajdziemy odświeżone lampy, które są w pełni LED-owe. Tu znajdziemy również grill o nowym wzorze, który tutaj w przypadku wersji Experience ma dodatkowo takie trójkątne chromowane elementy, które dodają temu samochodowi elegancji, podobnie jak cała masa innych chromowanych dodatków, które za chwilę Wam pokażę. Wersja Experience to też szary, taki malowany na taki szary, srebrny kolor dół zderzaka przedniego oraz tylnego. Więcej elementów charakterystycznych dla wersji Experience znajdziemy z boku, to właśnie tu najłatwiej odróżnić tą odmianę od pozostałych. A odróżnimy ją po nielakierowanych nakładkach na nadkolach, nielakierowanych szerokich nakładkach progowych, również ze srebrną wstawką, chromowanych obwódkach bocznych szyb i chromowanych relingach. Moją uwagę zwracają też dwa inne elementy. Po pierwsze, czerwone lusterka, nie są lakierowane na czarno jak w wersji FR, mnie się bardziej podobają takie, oraz kapitalne 19-calowe felgi z nieprzesadzoną ilością czerni. One wyglądają bardzo elegancko, a jednocześnie proporcjonalnie do tego dość dużego SUV-owego nadwozia. Co interesujące, mamy bardzo szeroki rant opony, dzięki czemu niełatwo o uszkodzenie tej felgi. Z tyłu, podobnie jak w prezentowanej niedawno Aronie, tutaj Wam teraz wyskakuje karta do testu, Seat zrobił to, co tylko można zrobić, żeby tył SUV-a wyglądał proporcjonalnie. Nie szukamy tablicy rejestracyjnej gdzieś na zderzaku. Ona jest na środku klapy, która jest przecięta trzema takimi poziomymi liniami, dzięki czemu całość wygląda na szeroką, nieprzyciężką. Tablica jest na swoim miejscu, znaczek jest na swoim miejscu, a zderzak jest zderzakiem. Nie jest to wersja FR, ani już tym bardziej Cupra Ateca, zatem nie spodziewamy się tu jakichś końcówek wydechu agresywnie wystających spod zderzaka. Mamy znowu nielakierowaną część czarną oraz ten szary dodatek. Zaskoczyć Was może fakt, że pod maską Ateki można nadal znaleźć silnik diesla. I tak, będzie to 2.0 TDI, 150 koni, sprzęgnięte z 7-biegowym DSG. Szokiem jednak, przynajmniej dla mnie, był fakt, że podstawowa jednostka napędowa w Atece to 1.0 TSI 115 koni, 1.0 3 cylindry w tak dużym kompaktowym SUV-ie. Wydawało mi się, że Octavia i Mondeo udowodniły, że jednak te najmniejsze silniki w tak dużych samochodach nie mają za bardzo racji bytu. I owszem, na papierze nie wygląda to źle, 11 sekund do setki nie jest wynikiem tragicznym. Ale ten samochód waży wówczas prawie tonę 300, naprawdę, 3 cylindry... Ja bym się na taki model nie zdecydował i wydaje mi się, że jedyne co za nim przemawia to cena tuż poniżej 100 tysięcy złotych za wersję podstawową. Prawidłowym i tym silnikiem, który znajdziemy tutaj jest 1.5 TSI 150 koni, którego możemy skonfigurować z manualną szóstką albo automatyczną siódemką i właśnie DSG jest tutaj w tym komplecie. Co troszeczkę mnie zaskoczyło to to, że nie można już kupić Seata Ateca z napędem na 4 koła. Zniknął też z oferty silnik 2.0 TSI i teraz pytanie, czy jest to chwilowa zmiana w konfiguratorze, czy już pomału przygotowanie pod następcę modelu. Wnętrze Seata Ateki uzmysławia nam, jak bardzo źle dzieje się obecnie w motoryzacji. I mówię to dlatego, że ten model jest z nami od 8 lat i tutaj wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest tak, jak powinno być. Zaczynając od przełącznika od świateł, który jest prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze. Poprzez zegary, które w tej podstawowej swojej formie są bardzo czytelne. Idąc dalej,
mamy ekran inforozrywki, którego obsługa jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna. Co istotne, działa bardzo precyzyjnie. A, żeby Wam powiedzieć, komunikat, chodzi o to, że mamy niezałączony zapłon, znaczy załączony zapłon, nieodpalony silnik. Pozostając jeszcze w systemie inforozrywki, to samochód ten wyposażony jest w opcjonalne Audio Beats, które bardzo przyjemnie gra i umila nam podróż. Mamy duży fizyczny panel klimatyzacji, którym w bardzo łatwy sposób wchodzimy do menu, w którym możemy poustawiać sobie chociażby ogrzewanie postojowe, które może nam służyć także jako wentylacja. Mamy fizyczne przyciski do podstawowych funkcji, do asystenta parkowania, do otwierania tylnej klapy, do wyłączania systemu start-stop, no i do systemu kamer 360 stopni, który znakomicie w tym samochodzie działa, co pokażę Wam również podczas wrażeń z jazdy. Mamy gniazda USB-C, ok, mamy gniazdo 12-woltowe, ładowarkę indukcyjną, która może nie jest super potrzebna, ale dobrze, że jest. Klasyczną dźwignię przekładania przełożeń w automacie i pokrętło wybierania trybów jazdy. Ręczny hamulec jest już niestety w guziku i starterek zamiast stacyjki. To akurat jest, myślę, rzecz na plus. Ja osobiście lubię te systemy. Jeśli jeszcze wrócimy na moment do zegarów, to na kierownicy mamy możliwość zmiany ich wyglądu. O, teraz się nam zmienią. Możemy mieć taki wygląd mocno ograniczony. Możemy mieć taki wygląd już znany z innych Seatów oraz z modeli Cupra i ten klasyczny. W środkach tarczy możemy mieć dodatkowe informacje, ale wtedy staje się ona mniej czytelna, dlatego ja osobiście najbardziej lubię właśnie taki układ, jaki widzimy w tej chwili. Na lewej stronie kierownicy z kolei mamy sterowanie tempomatem, a jak jeszcze mało Wam jest przycisków, to fizyczne przyciski znajdziemy też przy lusterku, gdzie obsługujemy nimi oświetlenie całego wnętrza oraz szyberdach i jego żaluzje. No właśnie, bo mamy tutaj wielkie szklane okno dachowe, którego większa część się otwiera, odsuwając do tyłu. Przejdźmy teraz do omówienia materiałów. Góra deski rozdzielczej jest miękka, ugina się pod palcami. Mamy dużo takich, jak to Seat określa, beżowych, chociaż to jest bardziej srebrny, akcentów w całym kokpicie oraz na tunelu środkowym, które troszeczkę rozweselają wnętrze. Znajdziemy je też na kierownicy, ale nie brakuje też czysto chromowanych akcentów, jak chociażby ramki wokół nawiewów, wokół ekranu inforozrywki, wokół dźwigni zmiany biegów, czy wokół przycisków na kierownicy. Takie kolorowe, szare akcenty znajdziemy też na drzwiach przednich, gdzie również idąc od góry mamy miękkie parapety, miękki podłokietnik, chociaż on jest dość sztywny, natomiast ugina się i nie męczy łokcia podczas dłuższej podróży. Środkowa część drzwi wykończona jest tak samo jak siedzenia. Siedzenia, które wykończone są właśnie w tapicerce z ekoskóry Dynamic. I muszę powiedzieć, że to jest najsłabszy element całego wnętrza. Skóra ta w takie upalne dni jak dzisiaj, w tej chwili jest 26,5 stopnia, a jest dopiero godzina 11 i stoję w cieniu, jest niezwykle nagrzewająca się, bardzo się człowiek do niej klei, co niestety też przeszkadza, to właśnie kleją się łokcie do podłokietnika środkowego, który oczywiście ma regulację wzdłużną i regulację wysokości, jak i właśnie do tego podłokietnika z boku. Żeby jeszcze ponarzekać na materiały, no to niestety z tyłu tu jest twardo, nie ma tego chromowanego czy tam srebrnego akcentu, który widzimy z przodu i jedyne co, to mamy tak samo ładną, ciekawą klamkę, bardzo wygodną w użytkowaniu. Pozostając jeszcze z tyłu, to na tylnych siedzeniach znajdziemy kieszonki. Między siedzeniami znajdziemy małą skrytkę, dwa gniazda USB-C i osobne nawiewy dla pasażerów tylnych siedzeń. Jeżeli chodzi o wygody na tylnej kanapie, to mamy tutaj podłokietnik, który jest otwieranym tunelem na narty. Nie ma tu możliwości wyłączenia całkiem tej części siedziska, żeby mieć tą przestrzeń wolną całkiem do góry. Tyle nam musi wystarczyć. To jak już mówimy o sprawach praktycznych, w tylnych drzwiach mamy całkiem spore kieszenie. Myślę, że miękka 1,5-litrowa butelka by się tu zmieściła, a 0,5-litrowa to już na pewno. Z przodu te kieszenie są większe. Tutaj 1,5-litrowa butelka wejdzie bez najmniejszego problemu. Pod wspominanym już podłokietnikiem mamy dodatkowy schowek, jak również przed nim dwa uchwyty na kubki różnej wielkości i głębokości. O skrytce z ładowarką indukcyjną już wspominałem i mamy jeszcze duży schowek przed pasażerem.
niestety nie znajdziemy, tak jak w Volkswagenie Tiguanie miało to miejsce, przynajmniej w pierwszej generacji schowka, w tym miejscu mojego ulubionego schowka. I ponieważ mamy okno dachowe, to pod sufitem nie mamy schowka na okulary. Mogłoby być troszeczkę pod tym względem lepiej. W tym konkretnym egzemplarzu mamy opcjonalny fotel z elektryczną regulacją i z pamięcią. Jego ustawienie przód, tył, góra, dół, ustawienie osobne oparcia, ustawienie podpórki, podlędźwia i właśnie ta pamięć sprawiają, że bez problemu możemy dostosować sobie dobrą pozycję za kierownicą. Pomaga nam w tym niewątpliwie sama kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Dla mnie po prawidłowym ustawieniu zostaje tu bardzo dużo przestrzeni dookoła. Nie czuję się przytłoczony tym samochodem. Nad głową mam ogromną ilość miejsca i to pomimo tego szklanego dachu. Przypominam, 1,80 m wzrostu, ale nogi jak u dwumetrowca. Zatem naprawdę dla mnie miejsca jest tutaj dość, a jeszcze większe zaskoczenie jest z tyłu. Bo z tyłu nadal nad głową jest bardzo dużo miejsca. Na szerokość trzy osoby bez problemu się tutaj zmieszczą. Ale przede wszystkim dalej mam około 8-10 cm do oparcia siedzenia przede mną i mam tyle miejsca na nogi, że bez problemu wsiądę tutaj w zimowych butach, ba, nawet przypuszczam w butach narciarskich, chociaż nie wiem, czemu miałbym to robić. Reasumując, zarówno przednie, jak i tylne fotele oferują bardzo dużo miejsca, są też wygodne. Co ważne, fotel prawy z przodu nie jest regulowany elektrycznie, ale ma dokładnie taki sam zakres ręcznej regulacji, zatem również dostosowanie wygodnej pozycji na dłuższą trasę nie stanowi problemu. W tym konkretnym egzemplarzu Ateki tylna klapa otwiera się automatycznie i po jej podniesieniu oczom naszym ukazuje się bagażnik o pojemności 510 litrów. To całkiem sporo jak na kompaktowego SUV-a. Jak widać, mój plecak bardzo, bardzo swobodnie się w nim mieści. Można by tutaj spokojnie zapakować rodzinę na duże wakacje. Pozostając w kwestiach pakowania, to do tego, żeby łatwiej sobie z nim poradzić, służą nam uchwyty przy podłodze, zarówno w przedniej, jak i w tylnej części bagażnika. Haczyki do powieszenia zakupów. Te mamy z obu stron, a tutaj obok nich jest również opuszczany elektrycznie hak, który w tym samochodzie się znalazł. Pozostając w kwestiach praktycznych, mamy dwie takie maleńkie skryteczki po bokach, do których możemy sobie coś zapakować. Powyżej tej lewej mamy gniazdo 230, gniazdo 12V i jedyny w tym bagażniku punkt światła, ale LED-owy i dość mocno świecący. Z praktycznych rozwiązań mamy tu opcjonalne uchwyty do odblokowywania tylnej kanapy, przy których są kolejne wieszaki na zakupy. I tak, gdy położymy kanapę, oczom naszym ukazuje się ogromna przestrzeń załadunkowa, której to brak progu umożliwia fakt, że mamy tu ruchomą podłogę. Jak pozbędziemy się mojego plecaka, to podłogę tą możemy albo położyć niżej, albo wyjąć całkiem, żeby pokazać Wam, co jest pod nią, a pod nią znajdziemy opcjonalną 18-calową dojazdówkę, w którą wmontowano subwoofer systemu Audio Beats oraz torbę Seata z gaśnicą, trójkątem ostrzegawczym i kamizelkę odblaskową, zatem ta przestrzeń również jest do wykorzystania. I w tej sytuacji możemy również wyjąć te poprzeczki plastikowe, poszerzając w ten sposób możliwości ładunkowe tutaj na dole bagażnika. Niewątpliwym plusem Seata Ateki jest doskonała ergonomia kokpitu. Na minus należy zaliczyć koszmarną ekoskórę w czarnym kolorze. Silnik 1.5 TSI daje Atece bardzo dobre osiągi przy umiarkowanym apetycie na paliwo. Niestety temu samochodowi wyraźnie brakuje napędu na cztery koła. Seat Ateka ma bardzo przestronne wnętrze, choć mogłoby w tym wnętrzu być nieco więcej schowków. Fotel kierowcy jest w tej Atece sterowany elektrycznie, zatem już go sobie położyłem. Kładziemy się i jest dobrze. Oczywiście, jak to w Seacie, troszeczkę za ciasno trzymają nas te boczki, ale w lecie drzemka jak najbardziej jest możliwa. Myślę, że nawet całą noc można by spokojnie tu przespać i biorąc pod uwagę, że w całym samochodzie jest dużo miejsca, byłoby to całkiem wygodne spanie. Zaliczamy test Kamila, ruszamy na wrażenia z jazdy. Ponieważ sporo tym samochodem jeździłem po Krakowie, sporo musiałem się też namanewrować, żeby dobrze zaparkować, żeby potem się wygrzebać z jakiegoś ciasnego miejsca, to zacznijmy sobie od tego, jak sobie w takich właśnie warunkach Ateka radzi.
Manewrowanie tym samochodem nie sprawia dużego problemu, ale bynajmniej nie dlatego, że ma ono niewielki promień zawracania. Niestety pod tym względem Ateca raczej wypada średnio, żeby nie powiedzieć lekko poniżej przeciętnie, ale tak samo jest w przypadku Tiguana mojego, czy każdego innego tej klasy SUV-a. Wydaje mi się, że ciężko tu wskazać jakiegoś wyraźnego lidera w klasie. Natomiast to, co bardzo, ale to bardzo pomaga Atece, to po pierwsze czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ale przede wszystkim fantastycznie działający i bardzo czytelny system kamer 360 stopni z możliwością oglądania samochodu w 3D, dzięki czemu bardzo łatwo jest obejrzeć po prostu otoczenie samochodu za pomocą tych kamer. Co również istotne, w nocy te kamery nie tracą na jakości, co jest niespodzianką bardzo, bardzo na plus, dlatego że no, śmiało mogę powiedzieć, że jakość tych kamer, biorąc pod uwagę obraz w nocy, jest na poziomie Mercedesa czy BMW, czy może bardziej, pozostając w grupie Volkswagena, na poziomie Porsche. Naprawdę świetne kamery 360 stopni. Dzięki temu, nawet pomimo może nie najlepszej średnicy zawracania, Seat Ateca bardzo dobrze sprawuje się podczas manewrowania na ciasnych parkingach. Nieco gorzej jest podczas samej jazdy, bo jazda po mieście to częste ruszanie, częste hamowanie i owszem, hamulce są świetne, mocy nie brakuje, ale może właśnie przez to, że jest jej nawet chwilami za dużo, a nie mamy napędu na cztery koła, bardzo łatwo jest zgubić w tym samochodzie trakcję. Kontrola trakcji niemal przy każdym ruszaniu spod świateł ma co robić. Wynika to zapewne z tego, że z uwagi na podobne gabaryty jeżdżę tym samochodem trochę na pamięć, trochę tak jak moim Tiguanem, który ma napęd na cztery koła i po prostu rozpędzając się spod świateł, ja po prostu dodaję gazu, Tiguan się zawsze zbiera. Tutaj prawie za każdym razem, nawet na suchym asfalcie, kontrola trakcji ma co robić, no bo jednak napęd jest tylko przenoszony na przednie, bardzo szerokie skądinąd, ale jednak tylko dwie opony. Nie można na to jakoś bardzo narzekać, bo kontrola trakcji robi to w sposób bardzo niezauważalny. Bardziej jest to kwestia tego, że zaczyna coś nam migać, niż to, że bardzo tego odczujemy. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy na przykład dość szybko, po zakrętach, po jakichś ciaśniejszych zakrętach i wychodząc z tych zakrętów już wklepujemy gaz do dechy, to pojawia się trochę torque steering, czyli to wyrywanie kierownicy przez koła. Oczywiście znowu kontrola trakcji tutaj wkracza, ona sobie znowu bardzo dobrze radzi. Ale niestety, no po prostu, gdyby był ten napęd na cztery koła, to ten problem by nie występował. A ponieważ mamy do czynienia z SUV-em, z samochodem dość dużym, ciężkim, z długim tyłem, no to niestety te przednie koła mają co robić. Są to oczywiście sytuacje jednostkowe, sytuacje ekstremalne, gdzie chcemy wykorzystywać te 100% możliwości tego samochodu. W codziennej jeździe jednak nie będziemy tego zbytnio zauważać, bo tak jak mówię, przy przyspieszaniu spod świateł co najwyżej informować nas będzie o tym, że coś tam się dzieje na kołach ikonka kontroli trakcji, a tak poza tym będziemy podróżować w bardzo dużym komforcie, bo zarówno sam silnik swoją aksamitną i cichą pracą, trzeba powiedzieć, że wyciszenie tu jest na naprawdę niezłym poziomie, jak i skrzynia biegów DSG siedmiobiegowa pracują bardzo dobrze, bardzo płynnie, bez zbędnych szarpnięć, zarówno w zwykłym trybie drive, jak i w trybie sport. Skrzynia świetnie sobie radzi i tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że zaprogramowałem skrzynię w moim Tiguanie właśnie na wzór programu, który Seat daje do DSG w swoich samochodach. To jest chyba najlepsze zestopniowanie DSG wśród samochodów, które z tej skrzyni korzystają. Dynamiczne korzystanie z tego auta po mieście, po ekstremalnym mieście takim jak Kraków, oznacza zużycie na poziomie 9 litrów na setkę, 8,5-9 litrów na setkę. W trasie, jadąc 120 na tempomacie z Warszawy, udało mi się osiągnąć spalanie na poziomie 6,4, natomiast myślę, że jeżdżąc podmiejskimi drogami bez problemu zmieścimy się w 6 litrach, co biorąc pod uwagę gabaryty tego samochodu, należy uznać za bardzo przyzwoity wynik, za wynik wręcz znakomity, jak na naprawdę duży samochód typu SUV, czyli taki, który tej aerodynamiki za bardzo nie lubi. To, w czym Ateca zdecydowanie mnie zaskoczyła na plus, biorąc pod uwagę, że jest to kompaktowy SUV, to komfort resorowania. I oczywiście mamy tutaj zmienną siłę tłumienia amortyzatorów DCC, mamy tutaj wybór trybów jazdy pomiędzy normalnym, sportowym, indywidualnie ustawianym bądź eko, ale to bez względu na to, czy ustawimy sobie te amortyzatory w tryb sportowy, czy w tryb komfortowy, samochód będzie zachowywał się bardzo stabilnie, czego nie można powiedzieć właśnie na przykład o moim znacznie starszym Tiguanie. Na koniec nie ma już chyba co wspominać nawet za bardzo o światłach, no bo
chyba nikt nie spodziewa się już dzisiaj w tym samochodzie czegoś innego niż LEDy. Są to LEDy statyczne, co troszeczkę usprawiedliwić można tym, że jest to model, który ma już 8 lat i zapewne niedługo otrzyma następcę, który na pewno będzie miał już, przynajmniej opcjonalnie, światła matrycowe. Światła matrycowe, które bardzo by się przydały nie tylko tu, w każdym jednym samochodzie. Uważam, że każdy element wpływający realnie na bezpieczeństwo czynne, a takim są światła, jeżeli zostanie opatentowany w jakiejś nowej, lepszej technologii, a tak na pewno należy powiedzieć o technologii świateł matrycowych, powinien natychmiast stawać się standardem we wszystkich samochodach, począwszy od maluchów, aż po duże limuzyny. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, bo tym będziemy pomału kończyć wrażenia z jazdy i za chwileczkę przejdziemy do podsumowania. Pomimo 8 lat na rynku, Seat Ateca nie odstaje od standardów, które wyznaczają nowe samochody w tym segmencie. Niektóre elementy jej wyposażenia, jak starzejący się, duży i czytelny panel klimatyzacji, czy nieodstający barbarzyńsko ekran nad deskę rozdzielczą, działają wręcz na jej plus. Szkoda, że nie ma aktualnie napędu na 4 koła, ale wydaje mi się, że on chyba już nie powróci do konfiguratora, dopóki nie pojawi się następca tego modelu. No i właśnie pytanie. Czy biorąc pod uwagę to, jak bardzo dobrym nadal jest Ateca samochodem, czy jest jej potrzebny następca? Napiszcie, co Wy o tym sądzicie w komentarzach. Pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcji, dzwoneczku i udostępniajcie ten test, jeżeli znacie kogoś, komu Ateca może się spodobać. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.